Mili Państwo, poprawiam krawat i wyciągam mankiety w Międzynarodowym Dniu Garnituru, a znawcy mody męskiej zalecają nosić go raz po raz w naszych rozchełstanych czasach, bo podobno mężczyzna w garniturze jest mniej awanturujący się, ma skłonność do powagi, do godności, do podkreślania własnego statusu, choćby był tylko młodszym referentem w urzędzie gminy. Poza tym garnitur. Garnitur jest rodzajem munduru, a Polak zawsze lepiej czuje się w mundurze niż bez. Poza tym do garnituru trzeba się przyzwyczajać, bo to nieprawda, że tylko smoking, ale również garnitur dobrze leży na mężczyźnie dopiero w trzecim pokoleniu. No i w garniturze zawsze lepiej wypadnie się, będąc sceptykiem, a dzisiaj sceptycy mają swoje międzynarodowe święto minam iż sceptycyzm to zarówno w filozofii jak i w ujęciu potocznym postawa człowieka wątpiącego, krytycznego i niedowierzającego. Sceptyków ci u nas Dostatek. Od rana słyszymy, bowiem nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Niektórzy rodacy tak dalece pokochali ten flagowy slogan sceptyków z filmu Brunet wieczorową porą, iż noszą go wydrukowany z przodu i z tyłu na t-shercie. Historia odsyła nas dzisiaj do zakopanego, ponieważ to właśnie 13 października 1918 roku na gruzach murszającej monarchii austro-węgierskiej utworzono. Republikę Zakopiańską. Dumna Republika Zakopiańska mieściła w swych granicach kilka okolicznych gmin, w tym tak piękne jak Białka Tatrzańska, a stolica Republiki Zakopiańskiej była oczywiście w Zakopanem. Na przewodniczącego Republiki wybrano odpoczywającego akurat w Zakopanem Stefana Żeromskiego. Jego zastępcą obrany został działacz społeczny Wincenty Szymborski. W niedługim czasie tatuś maleńkiej Wisławy Tej. Tego samego nazwiska. Spodziewano się zapewne, że Republika Zakopiańska wypowie wojnę monarchii austro-węgierskiej albo monarchia austro-węgierska wypowie wojnę Zakopanemu. Nic takiego jednak się nie stało, ponieważ monarchia zajęta własnymi problemami Republikę Zakopiańską po prostu zlekceważyła. Była to hańba niesłychana i Republika Zakopiańska jej nie zniosła. Po 35 dniach istnienia rozwiązała się sama, choć i dzisiaj, kiedy jedziemy do Zakopanego, mamy nieodparte wrażenie, że Zakopane to jest państwo w państwie, które ustala wszystko po swojemu, a zwłaszcza ceny w hotelach, pensjonatach i na postojach taksówek. Mimo to ludności napływowej stale tam dużo, a samo Zakopane i tak najpiękniej wygląda. Zarówno teraz, jak i w czasach republiki, z odległości kilku kilometrów, położone w dole i podziwiane ze stoków gubałówki, co niejednokrotnie wypraktykował Wiesław Kot. Hej!